Tata mojej koleżanki złożył w sypialni małego Fiata. Mój kumpel z uczelni odrestaurowywuje zabytkowe motocykle. Ale żeby odbudować trenażer czołgowy, musicie to zobaczyć. Z cyklu Polu TV przedstawia. Zapraszam Was serdecznie na odcinek poświęcony właśnie odbudowie trenażera MPG69. Pomysł, by odbudować MPG69? Na jednym z kwietniowych spotkań już prawie 2 lata temu dr Gardyński przedstawił nam koncepcję trenażera czołgowego, który został skonstruowany przez pułkownika Węglarza i powiedział, że nie ma ani jednego egzemplarza i że jest to pomysł, który można zrealizować. Po krótkiej dyskusji stwierdziliśmy, że warto odbudować taki pojazd, gdyż nigdy więcej się może taka okazja nie pojawić. Z jakich części powstał ten pojazd? Pojazd ten powstał z części różnych pojazdów. Przede wszystkim jest tu mnóstwo części z czołgu, jest silnik ze skrzynią biegów z syreny, zbiornik paliwa pochodzi z jeszcze innej syreny, innego typu. Natomiast w układ napędowy wsiąkły 2 gazy 51, 2 stare 664 junaki, można powiedzieć, bo od tylu pojazdów są tutaj elementy. Oprócz tego 20 pompowanych kół, które pochodzą z maszyn rolniczych, jakichś przetrząsacza zgrabiarek i tym podobnych urządzeń. Prędkość maksymalna? Bo pierwszy prototyp miał 50 km na godzinę, a to już jest drugi z kolei. 35 km praktycznie. Przebieg? Tego nie wiemy, bo pojazd pochodzi z 1972 roku, znaczy te resztki ramy, które mieliśmy, nie wiemy ile przejechał. Szkolenie w wojsku na jednego żołnierza to było 30 km, a podejrzewam, że wielu tych żołnierzy wyszkolił. Aktualny przebieg po odbudowie no to jest kilkanaście może kilometrów. Silnik? Silnik pochodzi z 3-cylindrowej syreny, dokładnie z modeli 104 i 105, oznaczenie silnika S31. Ile koni? Pojazd dysponuje mocą 40 koni mechanicznych. Waga? Masa pojazdu według danych z instrukcji oryginalnej to jest 1200 kg, przy czym nie wiem, czy to dotyczyło z nadwoziem, czy bez nadwozia. Dzisiaj go akurat zważyliśmy i z nadwoziem waży równo 1300 kg. Także jeśli ta tamta była bez nadwozia, to jest idealnie taka sama jak oryginał. Skrzynia biegów? Skrzynia biegów jest czterobiegowa, ale są biegi dostosowane do biegów czołgu. Także ten sam układ jest zachowany. Dalsze losy trenażera. Widziałbym to w ten sposób, żeby jakieś bogate muzeum kupiło go od Politechniki, żeby trafił na ekspozycję, bo wydaje mi się, zresztą tak wszyscy mówią, że jest pojazd zrobiony bardzo wiernie i starannie, także szkoda go zamykać tutaj u nas w Rdzewiaku. Lepiej, żeby ujrzał jakieś szersze światło.